Siemanko, mówi to Majerce. Obiecałem wam, że pokażę, jak mi się udało podłączyć aparaturę taką od modelu. W moim przypadku jest to Sandvia MT44, ale to może być jakakolwiek inna aparatura do komputera, tak żeby po pierwsze pykać sobie w symulator VRC Pro, a po drugie móc podłączyć sobie pod inne gry samochodowe, na przykład SnowRunner albo inne jakiekolwiek WRC, czy Formuła 1, czy co innego, co sobie tam zażyczycie. No i opowiem wam trochę, bo to jest temat taki trochę zawiły, wielowątkowy. Trochę wam poopowiadam, ale pewnie komuś tam się przyda, jak to zrobiłem. Także punktem wyjścia generalnie do tego, żeby poczynić i móc sterować sobie apką, co jest uważam fajne, ponieważ raz, że jest to bardzo efektywne sterowanie, dwa, że sprawia frajdę, trzy, że no myślę, że w jakiś tam sposób wiąże jednak tutaj ten komputer i te gry komputerowe czy symulatory z RC i pozwala w jakiś sposób też trenować, nie tylko w VRC Pro. Po pierwsze, żeby podłączyć taką aparaturę do komputera w ogóle, no to potrzebujecie taki USB adapter do aparatury. I to jest, ja dokładnie takiego w tej chwili używam, dwukanałowego adaptera. Podpinacie w to po prostu w odbiornik, bindujecie zapką, wpinacie w USB i już. Jak wepniecie w USB, to pojawi się wam jako kontroler gier taki Virtual PC USB, którego możecie sobie skonfigurować. Zobaczcie, teraz daje gaz, hamulec, skręt lewo, prawo i on po prostu wykrywa to urządzenie sterujące jako taki umowny joystick, tak? Coś do sterowania. Dodam tylko, że u mnie nie zawsze w każdym gnieździe USB to dobrze działa. Nie wiem z jakiego powodu, ale tak to u mnie akurat jest. Następnie. To jest filmik, który wam polecam. Zobaczcie sobie, ja zrobiłem znalazłem ten filmik i zrobiłem, ten gościu tutaj zrobił fajną robotę i poczyniłem tak, jak on tutaj przykazał, ale robiłem to tak krok po kroku, łopatologicznie, tak jak on tutaj o tym Hello mówi. guys, welcome to a new video. A tak jak In this video słyszycie, I will show you how to play games that only support Xbox controllers with on tutaj pokazuje, co trzeba zrobić, żeby wrzucić, Dokładnie oj, taka jak sorry, przemyczyłem, żeby podłączyć sobie jakiś tam zewnętrzny Now kontroler do this file każdej is gry. provided in the link. I kluczem tutaj jest właśnie to, co mówię. Ja teraz nie będę oczywiście wam pokazywał na moim filmiku jego całego filmiku. Odpalcie sobie i zróbcie to po prostu, co on tutaj mówi. A jest to naprawdę bardzo prosta czynność. Trzeba ściągnąć takie oprogramowanie, które tutaj jest gdzieś w linku, bodajże u niego podane. Tak mi się wydaje. Tak, tutaj. On się nazywa X360CE. Wrzucić go, dorozpakować, wrzucić do program files, bla bla bla. I on po prostu mamy taki skrót tutaj na pulpicie. I teraz, jak chcemy, żeby. No bo tak, to sam taki dong, że tak powiem, wystarcza spokojnie, żeby grać na przykład VRC Pro. Wystarcza też, żeby w niektórych grach już został odnaleziony taki kontroler do sterowania. Natomiast w wielu nie wystarcza to i właśnie potrzebny jest wtedy ten program. Ja wam nie powiem dokładnie, w których jest potrzebny, w których nie, oczywiście. Natomiast pokażę wam jakby tam, gdzie nie odnajdzie wam, bo wielu na pewno nie odnajduje, bo to sprawdzałem. No to działa jakby ten program właśnie tutaj, ten X360CE. I w kilku grach wam to pokażę, jak to funkcjonuje. Trzeba odpalić ten program. Tam na tym filmiku ten proces tej instalacji jest pokazany. Jak będziecie mieli jakieś pytania jeszcze, faktycznie to dajcie znać, to najwyżej dogram jeszcze coś. Jakby nie chcę teraz już grzebać, bo jak już działa, to naprawdę nie chcę grzebać. Natomiast to jest proste. Ja ten przycisk tutaj skalibrowałem z gazem. Następnie ten joystick, tutaj ruch
prawo, lewo, jakby połączyłem z tym kołem naszym umownym kierownicy i to odzwierciedla, widzicie, gaz, cisnę hamulec i prawy kciuk, kręcę teraz kołem w prawo i kręcę kołem w lewo. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tam trzeba zrobić tutaj potem, jakby tutaj, że zmapować do jedynki, zapisać, bla bla bla. Mamy zapisane, on to wszystko pokazuje. I teraz odpalacie to, jak chcecie odpalić grę, odpalacie ten programik, tak jak teraz się pokazuje tutaj, i minimalizujecie. I on sobie jest tam tutaj potem w treju zminimalizowany. I co dalej? I następnie odpalamy sobie Steama. I Steam sam podpowiada, widzicie, że korzystasz z kontrolera i aby w pełni tam skorzystać, bla, 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 to trzeba odpalić tak zwany tryb Big Picture. Czyli odpalamy ten tryb Big Picture. I teraz właśnie on się odpalił. I z tego to powoduje, że tutaj mamy odpowiednie ustawienia kontrolera. Powiedzmy, że najpierw zrobię to w tym SnowRunnerze. Dodam tylko, że tutaj właśnie w Steamie, w tej opcji tego Big Picture, tutaj można jakby predefiniować sobie opcje kontrolera, które trzeba zrobić w niektórych grach, a w niektórych nie trzeba. Akurat w SnowRunnerze trzeba. I ja zaraz przejdę do samego SnowRunnera. To wam powiem, choć wydaje mi się tak naprawdę, że akurat chyba w SnowRunnerze chodził bez tego jeszcze. Bez tego programu, tego 360, i chyba nawet chodził troszkę lepiej. To jest jedna gra, gdzie tutaj zaraz wam coś pokażę, że jest taki pewien niuans. Natomiast to sobie zaraz jeszcze sprawdzimy. Opcje kontrolera, i tutaj jakby są tam wibracja wyłączona. Konfiguracja kontrolera, i tutaj można. Albo wręcz trzeba przyporządkować, ponieważ menu w SnowRunnerze jest tak skonstruowane, że tam trzeba wybrać odpowiedni już zadany schemat i trzeba sobie przeprogramować, żeby tak w SnowRunnerze wybrać schemat kontrolera A albo D, i tam jest tak, lewy spust to jest gaz, a u nas to widzicie lewy spust. Lewy spust to ma być tak jak prawy, bo przed chwilką widzieliśmy prawy, a my chcemy sterować lewym, bo przed chwilą wam tym 360 pokazywałem, że jako lewy spust skonfigurowałem sobie gaz, prawda? Czyli prawy jakby w grze ma sterować lewym. No i tutaj jakby sobie tam klikam na to, tu robię sobie na suchy klawisz, wciskam teraz gaz i już mam to skonfigurowane. Natomiast ten joystick, którym normalnie bym tutaj sterował, bo w SnowRunnerze to jest, ja pokażę to za chwilę, to jest sterowanie jakby lewo-prawo, to chcę przekierunkować na koło kierownicy na aparaturze. Joystick ruch i tam. Przed chwilką w tym programie 360 był to prawy ten, powiedzmy, joystick, tak? Czyli prawy ten, zrobiłem to koło kierownicy, jakby steruję prawym, czyli joystick ten lewy musi wychodzić na prawy. Zawiłe, ale uwierzcie mi, że tak to działa. Więc jak już takie coś mam skonfigurowane, tutaj klikam sobie eksportu i zapisuję tam jako szablon. Teraz nie będę tego robił, żeby mi tam się nie popierdaczyło. I on wtedy zapamiętuje takie ustawienia do każdej gry, gdzie to ustawicie. I teraz do SnowRunnera już mam też tam ustawione po prostu. Odpalam z tego poziomu SnowRunnera. W międzyczasie tak wam powiem, że czasami jednak to nie jest takie stuprocentowe i w niektórych grach jakby raz to zadziała. Raz nie zadziała. Obserwujcie prawy dolny narożnik, jak będzie się ładowała tam gra. O, widzicie? Wczytano konfigurację SnowRunner, czy to jest kluczowe. Czyli, że wczytał, jak czasami się zdarzy, że nie wczyta, to trzeba jeszcze raz załadować. Bo nie zawsze, moi drodzy, to tak działa bezbłędnie i czasem trzeba jednak w grze coś pokombinować. To już jest kwestia menu gry. Ale myślę, że nie stanowi to większego problemu.
Mamy SnowRunnera, odpalamy. Kontynuujemy grę. I zaraz zobaczymy, czy nam ruszy. Ok, jesteśmy. Może zrobię trochę. Przeskocz czas. Trochę jaśniej. Ok. I teraz spróbujemy zwolnić ręczny i już operować od razu. O, tak, już widzę, że działa. Już operować od razu kołem kierownicy. I teraz już steruję aparaturą. Tak, jak się przełączę do wewnątrz kabiny, to wygląda to w ten sposób. A myszą mam sterowanie tutaj sobie. Wiadomo, tam można się rozejrzeć. Także to już działa. I teraz odpalę silnik za pomocą spustu gazu normalnie w aparaturze i ruszam i jadę. Natomiast no i teraz jakby kwestia wstecznego. No i właśnie, nie miałem z tym problemu, teraz zaskoczył. Ale dopiero za którymś razem. Nie miałem z tym dotychczas problemu, a teraz właśnie sprawdzałem sobie, czy to jak to działa, tak żeby wam pokazać. I tutaj coś się mi jakiś fuck up nastąpił, że teraz na przykład do przodu za którymś razem dopiero mi przełączy, albo jak wcisnę teraz normalne sterowanie z aparatury, z klawiatury, to dopiero rusza. I widać, że on jakby nie do końca niestety kontaktuje, że jedzie, ale jakby kurde troszeczkę czasami jakby przerywa. Jakby sterowanie jest, ale nie jest takie super superowe. No, bo normalnie wszystko chodziło, kurde, gaz. Także to jest to prawdopodobnie kwestia jakichś tam ustawień i pobawienia się. No ale ja wam tylko mówię, że tak mówię, no nie zawsze tak w 100% to hula. Tak czy inaczej, mamy temat tego, że mamy podpiętą apkę i możemy sobie sterować apką w grze SnowRunner. I tak to się, moi drodzy, wykonuje, tak to się robi. Jeżeli wejdziemy sobie do menu, to tutaj macie sterowanie, że kontrolerem trzeba wybrać. Kontroler. Sterowanie. Tu chyba nic nie trzeba zmieniać. Mamy kontroler i schemat sterowania. Trzeba wybrać schemat na przykład A, gdzie gaz jest tutaj. I sterowanie pojazdem jest tutaj na lewym. Schemat D też jest w ten sposób. Tutaj zresztą w sumie to na tych. O nie, bo tu na przykład, widzicie, tu jest zoom na prawym, także to nie będzie działać. No tu też ten B powinien funkcjonować tak naprawdę. Czy z wyjątkiem C powinno to funkcjonować? No weźmy ten B. Zobaczymy. Sterowanie jest oczywiście wtedy proporcjonalne. W tej chwili akurat mamy tak. Chcemy coś sprawdzić. O, widzę, że na tym B. A nie. W trakcie jazdy widzę, że koła się prostują, bo zauważyłem, że w trakcie jazdy koła się prostują, ok. Ok, czyli tak jak w prawdziwym aucie. A na postoju one same się nie prostują. Tak jak skręcę, tak zostają. Ok. A to tylko taka mała, że tak powiem, dygresja. Ok, myślałem, że to jest coś innego. No dobrze. To generalnie tak to wygląda w SnowRunnerze, podpięcie tego. Zamkniemy sobie tą grę.